Naszym gościem podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest pani Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry, pani prezes. Niedawno Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawił wyniki finansowe za ubiegły rok, więc na pewno możemy podsumować, na ile bank wpłynął na polską gospodarkę i na, przede wszystkim jak wspierał polskich eksporterów. Chyba najważniejsze na początek oświadczenie jest takie, że banki rozwoju nie funkcjonują po to, żeby maksymalizować zysk, ale wiadomo, że na końcu on też jest ważny. I my jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani z wyniku, który osiągnęliśmy za 2018 rok, bo to jest prawie 450 milionów złotych. To oznacza, że bank się dobrze rozwija, że osiąga coraz lepsze wyniki, ale też to jest pokazanie, jak przekłada się to na biznes i na wpływ na gospodarkę. Nasze kapitały wzrosły w przeciągu 3 lat do 19,1 miliarda złotych, co oznacza, że kapitały przyrastają, a też nasze możliwości przyrastają, a aktywa łącznie prawie 90 miliardów. Więc oznacza to, że bank rośnie w siłę, ale to nie chodzi o siłę banku, tylko o siłę oddziaływania na gospodarkę właśnie. Współczynniki wypłacalności, które kształtowały się powyżej 30%, oznacza, że bank jest bezpieczny, ale też zarządzany dobrze pod względem kosztowym, bo wskaźnik kosztów do dochodów osiągnął 34%. To oznacza, że jest też i dobrze zarządzany od strony kosztowej. Co to oznacza też dla przedsiębiorców? Że jesteśmy przygotowanym bankiem dobrze do tego, żeby wspierać polską gospodarkę. Pokazują to też liczby, ponieważ nasze zaangażowanie kredytowe w 2018 roku wzrosło o ponad 6 miliardów złotych i osiągnęło liczbę przewyższającą 33 miliardy złotych. To oznacza, że gospodarka potrzebuje tych pieniędzy, nasi przedsiębiorcy potrzebują tych pieniędzy i się bardzo dobrze rozwijają. O czym świadczą te liczby? A jakie są plany na przyszłość? Słyszałam, że bank planuje otworzyć kolejne oddziały. Może zacznę od tego, że polscy przedsiębiorcy bardzo dobrze się rozwijają i rynek wewnętrzny zaczyna dla nich być trochę ciasny. Ponieważ rozwój eksportu i ekspansji zagranicznej my odczuwamy we współpracy z naszymi klientami. Tak jak byliśmy jeszcze parę lat temu obecni w 9-20 krajach, tak dzisiaj, i to chyba dane są z marca 2019 roku, jesteśmy obecni z naszymi klientami w 66 krajach na świecie. Nie ma kontynentu, na którym byśmy byli nieobecni. A łączne zaangażowanie finansowe to prawie 2,5 miliarda za 2018 rok. To oznacza, że polscy przedsiębiorcy są coraz bardziej obecni ze swoimi produktami, usługami, ze swoim biznesem na całym świecie. To fantastyczna okazja dla rozwijania swojego biznesu, ale też dla promowania Polski, polskich produktów i polskiej myśli, zarówno tej technologicznej, nawet jak ona jest najmniejsza. Żeby jeszcze mocniej wesprzeć też przedsiębiorców, ale nie tylko przedsiębiorców, i zaraz o tym powiem, zdecydowaliśmy się utworzyć nasze przedstawicielstwa na świecie, rozpoczynając od Europy. I nasze pierwsze przedstawicielstwo we wrześniu zeszłego roku zostało otwarte w Brukseli. Dlaczego w Brukseli? My tam jesteśmy obecni w biurze wspólnie z innymi bankami rozwoju, z niemieckim bankiem rozwoju, francuskim, włoskim, czasami hiszpański się też pojawia, bo tam dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, ale też mamy bardzo bliski wgląd na regulacje, które wpływają na rynek finansowy i na banki, szczególnie banki, tak zwane banki rozwoju. To jest bardzo ważne, żeby być tam obecnym i mieć te informacje na bieżąco. Ponadto obserwujemy i blisko jesteśmy wszystkich informacji dotyczących chociażby tworzenia nowej perspektywy i InvestEU, czyli programu, który ma docelowo jakby zastąpić plan Junckera, chociaż dzisiaj jest to wymiennie nazwa wymieniana. A kolejne nasze przedstawicielstwa będą otwierane chociażby we Frankfurcie. Z końcem tego miesiąca będziemy chcieli oficjalnie otworzyć tą placówkę w Londynie, bo nawet, że mamy Brexit, to jednak trudno sobie wyobrazić, że Londyn przestanie być bijącym centrum finansów, ale też jesteśmy w trakcie procedowania prawnych uwarunkowań możliwości otworzenia swojej placówki chociażby w Waszyngtonie i w Nowym Jorku.
oraz w Singapurze. Te miejsca, które wymieniłam, tak jak Pani widzi, to są właśnie bijące centra finansowe. Dlaczego? Bo żebyśmy byli lepiej rozpoznawalni jako Polski Bank Rozwoju, jako Bank Gospodarstwa Krajowego, który realizuje zadania ważne dla gospodarki polskiej, żeby pokazywać polską gospodarkę, ale też zdobywać finansowanie, które będzie tańsze ze względu na tą obecność, rozpoznawalność, a tym samym budowanie zaufania. Jeżeli decydujemy się potem na chociażby obligacje dla Krajowego Funduszu Drogowego, to naszą ambicją jest, żeby one były jak najbardziej efektywne od strony ceny, kosztów, a tym samym wpływamy na obniżenie kosztów i finansów publicznych.